Bardzo interesująca jest historia proroka Jeremiasza. W pewnym momencie rozpoznaje, że próbują go zabić i porównuje siebie do takiego cichego baranka prowadzącego na rzeź. Baranek nie wie, co się dzieje, ale może tylko przeczuwać. Jeremiasz zrozumiał, że tak postępują z nim jego wrogowie. I on jeszcze w stylu starotestamentalnym prosi o taką sprawiedliwość wyrównawczą. Panie, chciałbym zobaczyć Twoją pomstę, jaką wywierasz na nich, bo przecież ja jestem sprawiedliwy. Pan Jezus, który był cichym barankiem, wprowadził nowy porządek. On poszedł na śmierć, nie żądając zemsty, nie żądając odwetu. Dlatego chrześcijanie, ty i ja, my ludzie wierzący, w momencie, kiedy ktoś wobec nas postępuje jak wobec Jeremiasza, chce dokonać jakiegoś złego aktu wobec nas, my jesteśmy zobowiązani do sięgania przebaczenia, które wysłużył dla nas Jezus Chrystus na drzewie krzyża.